Od 75 lat okuliści z Uniwersytetu Lubelskiego pomagają pacjentom z całej Polski. Klinika okulistyki w Lublinie jest na światowym poziomie, co potwierdza przeprowadzona w ostatnich dniach operacja wszczepienia soczewki teleskopowej do oka pacjenta. Światowy poziom lubelskiej okulistyki to efekt zaangażowania wielu osób, które na przestrzeni 75 lat zabiegały o jej nieustanny rozwój. Byli to m.in. profesorowie Tadeusz Krwawicz i Zbigniew Zagórski, którzy wykształcili wybitnych następców. Dzięki temu, że mogliśmy wyjechać za granicę na stypendia, na szkolenia, coraz więcej kolegów wyjeżdżało, ten poziom rzeczywiście był bardzo wysoki, jest bardzo wysoki. Wspomina profesor Jerzy Mackiewicz. Jako młodzi lekarze w latach 90. byliśmy motywowani do przyswajania najnowszej światowej wiedzy, dodaje profesor Tomasz Żarnowski. Jako pierwsi w Polsce Lublin właśnie zdawał testy organizowane przez Międzynarodową Radę Okulistyki i to jakby dało możliwość później wyodrębniania i specjalizacji. Lubelscy specjaliści leczą najbardziej skomplikowane choroby oczu. Dzięki ich pomocy dobrym wzrokiem cieszy się pani Maria. Do tej pory może bym już nie widziała, a ja coraz lepiej widzę. W Lublinie przeprowadzane są też pionierskie operacje, takie jak wszczepienie soczewki teleskopowej, mówi profesor Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Soczewka teleskopowa to jest optyczne rozwiązanie, soczewka wewnątrzgałkowa, która ma służyć korekcji uszkodzeń widzenia centralnego w wyniku zaawansowanych etapów, już stadiów chorób plamki. Koszt jednej soczewki to ponad 100 tysięcy złotych. Lubelski ośrodek dzięki współpracy międzynarodowej otrzymał kilka takich soczewek za darmo. Zmienią one życie pacjentów, którzy zakwalifikują się do programu. Wymagana jest bardzo wnikliwa kwalifikacja do zabiegu, ale cieszymy się, że Lublin i nasz ośrodek jako pierwszy w tej części Europy został zaproszony do tych badań. Specjaliści prowadzą innowacyjne programy profilaktyczne w szkołach na Lubelszczyźnie. Po regionie jeździ również specjalistyczny okobus, w którym pacjenci przechodzą diagnostykę dna oka. Program skierowany jest głównie do osób chorych na cukrzycę, mówi okulista z Zamościa Stanisław Misztal. To właśnie jest to wyjątkowo innowacyjne rozwiązanie i dzięki okobusowi bardzo dużo osób ma uratowany wzrok. I tutaj za wzajemnie w oczach dziękuję. W Lublinie pomoc otrzymują też pacjenci zza wschodniej granicy, a ukraińscy lekarze mają możliwość rozwoju. Bardzo pomagają profesor i jego doktorzy i doktorzy z Uniwersytetu Lubelskiego Ukraińcom. Ale my mamy jeszcze taką teraz współpracę jak telemedycyna i to jest taka współpraca bardzo ważna, że możemy bardzo szybko diagnostować, pomagać ludziom. Dzięki rządowym środkom w Lublinie powstaje Europejskie Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki Żółtej.